szeroka, morze, kolor lazurowy. Nie no, słuchajcie, bajka, bajka. Pięknie jest. Przy plaży wyżej prowadzi droga i rosną przy niej krzaki opuncji figowej. Trzeba uważać na kolce, bo nie ma takie drobne kolce. Co? Będziemy próbować? No zobacz, jakie słodziutkie. O, to nawet taki miąższ. No tak, no. To jest smaku zajebiste, tylko nie można tego za dużo zjeść, bo mówię, seraczka kurwa jest... Trochę z cenzurą. Z cenzurą. No dobra, daj już mi, bo... Poczekaj, bo na te igły muszę uważać, bo to później nie wyjmiesz tego z palca, kurwa, to się było już się na... Patrzcie, jaki wielki krzak. No, powiem wam, że ja też spróbowałam. Pycha, słodkie jak... Nie wiem, bardzo dobre. O, widzicie? Owoc, a to ma tyle kolców, że po prostu szok. Teraz wydłubuję, wydłubuję i wszystko razem. Przy plaży, jak to przy plaży, mamy też traka, toalety, prysznic po wyjściu z morza, leżaczki. Coś na kształt baru, kawiarni. Kupicie piwko, wodę, napoje. Kiełbasę. O tak, Darek podpowiada mi kiełbasę z grilla. Metka ci z gaci wystaje. A tutaj wyrasta takie, myśleliśmy z daleka, że to jakieś drzewo pochylone, które się nie poddaje, a to jest jakiś kwiat z tej ogromnej agawy tutaj, ale jaki czad. Bo ta agawa tak rośnie jako drzewo później. Chyba tak, chyba to tak wygląda, że to z tej agawy takie wyrosło. No to jest ścięty, ewidentnie ze środka i liście masz, tak. To są te liście, wszystko od agawy. Tak. Widzicie, co to się człowiek podczas zwykłego spaceru nauczy? No tak, to jest, to z tego wyrosło. No właśnie, później poczytam, to wam powiem, jak to się nazywa, co i jak dokładnie. Co, jeszcze jakaś roślinka? To jakieś krzakowate. Ekstra to wygląda w ogóle. Bajecznie. Tak, usychano. Doczytałam. Słuchajcie, to jest kwiat agawy. Tylko chyba jak on już przekwitnie, to zamienia się w taki suchy. Trzeba się ochłodzić. No ale to jeszcze my mamy tak daleko. Gdzie jest nasz? Nie, no tu jest nasze miejsce. A, dobra, bo widzicie, już się zgubiłam w aku. Nie, już widzę nasze ręczniki. Także tak wygląda plaża. Tak, szmaty zwinięte nasze, jasne. No, tak wygląda plaża. Przy kempingu, na którym jesteśmy.
Teraz zmierzamy do supermarketu po piwko. Trzeba się schłodzić. A jeszcze auto. Dobra, więc idziemy do lokalnego sklepu zrobić zakupy. Lokalny biznes. Tak, wspieramy lokalny biznes, tak jest. Tradycyjnie moje ulubione tutaj w Grecji. Powiem wam tak, z tej wyprawy nad morze, w filmiku, który miał być tylko tak naprawdę z plaży, to już pokażemy wam cały nasz dzień. Na śniadanko była jajecznica. Teraz spróbuję jakieś spaghetti na szybko. Coś tutaj dołożę, ogólnie sos będziemy mieli gotowy. Kroję to, co mam. To duży ogień. Makaron ugotujemy. No i co? Będziemy mieli obiad. Darek poszedł się kąpać. Ja jakoś, nie wiem, zostałam. Piwo sobie otworzyłam i tyle. Do tego sosu, który kupiliśmy, po prostu dodam podsmażoną kiełbaskę, paprykę. Cebulkę zaraz dokroję. Makaron ugotuję i będzie obiad. Mieszam plastikiem, bo wiecie co, stwierdziłam, że nie będę gotować, zmywać. No i o ile z gotowaniem, no to jeszcze gdzieś tam raz na jakiś czas, na kilka dni coś tam zrobimy, jakieś ziemniaki, kiełbaskę i tak dalej. To skoro chodzi o zmywanie, to tylko to, co musimy i nic absolutnie więcej. Więc używamy sztućców i talerzy, kubków papierowych, no plastikowych. Może mało ekologicznie, ale jakoś na pewno wygodnie. Jeszcze czosnek dodam, żeby zapachu narobić. Fajny dzień wam powiem ogólnie dzisiaj. Nie myślałam nawet, że taki filmik nakręcę z naszego dnia tak naprawdę. Ale jak widać, różne rzeczy zdarzyć się mogą. Kurczę, nie mogę obrać tego czosnku. No. Pokroję na takie grubsze kawałki. No, więc zjemy sobie obiad, kolację. Potem może też jeszcze pójdziemy na plażę. A jak nie, to po prostu otworzymy wino albo piwo i posiedzimy sobie. I też będzie fajnie, no. Chyba jeszcze dodam, wiecie, tej papryki. Kucharką wielką nie jestem, ale czasami coś mi się tam przydarzy zrobić. No, nawet wygląda wam powiem całkiem apetycznie. Nie wiem, czy jeszcze dodawać cebulki i papryki. Chyba dodam, przerzucę ten sos do garnka i jak pachnie od tego czosnku. O kurczę, mówię wam. Nie, no jeszcze jeden ząbek muszę wrzucić. Rewelka. Jednak czosneczek to czosneczek. No i takie to nasze życie kempingowe.
słuchajcie, tak to wygląda. Dlaczego mam leżeć? Otwarte cały czas i nie pijesz. Piję. Mówiłam do tego, nagrywałam filmik. Tak, do butelki. Mówiłam tak. No, widzicie, Darek już wykąpał jajka i przyszedł. Pływały w morzu. Bardzo męczące pływanie w morzu. Bardzo co? Bardzo męczące pływanie w morzu. No na pewno, jeszcze jak troszkę fali, ale czujesz jak pachnie? No pewnie, no tu ratuję już tam przy morzu. I dlatego przyszedłeś. No i weź nakręcała filmiki cyklu. Moje gotowanie, gotowanie na tym, tak, gotowanie na kempingu. No dobra. Przepisy mojej babci. Moja babcia jak pojechała na kemping, to robiła makaron tak. To jest specjalny przepis, teraz wam go zdradzę. Tak, Ania? Tak. Zrobię za 6 tysięcy. Dobra, słuchajcie, wrzucam to coś do sosu. To co kupiłam. To co kupiłam. Oryginalne greckie wyroby. Grecki smak. Dobra. Makaron z mąki greckiej. Kiełbasa z kozy. Wygląda greckiej. Całkiem apetycznie. Czosnek grecki. Wszystko oryginał. Made in Grecja. Kupione w Lidlu w czasie tygodnia greckiego. Nie byliśmy. To jest moje piwo? Nie byliśmy w Lidlu. Mamy kempingowe spaghetti. Dobre, nie? Bardzo dobre.